Drodzy telewidzowie, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, drodzy rodacy w ojczyźnie i na obczyźnie. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Przywołuję te słowa Ewangelisty Łukasza, podczas gdy razem z Niedzielą Palmową rozpoczyna się tydzień zwany Wielkim, wspominający mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Te trzy dni, od wieczoru Wielkiego Czwartku aż do wieczoru, niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, są największym świętem naszej chrześcijańskiej wiary. W tym szczególnym czasie Kościół Katolicki w Polsce podziela niepokoje i cierpienia całego społeczeństwa. Z wielkim bólem przyjmujemy wiadomości o chorobie i śmierci osób zakażonych wirusem, umierających w oddaleniu od swoich bliskich. Modlimy się razem, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, o to, aby społeczne skutki epidemii, to znaczy kwarantanna, samotność, zawieszone zajęcia w szkołach i uczelniach, zatrzymanie życia kulturalnego, spowolnienie gospodarcze, niebezpieczeństwo bankructwa części przedsiębiorstw, widmo recesji, a co za tym idzie utrata miejsc pracy i źródła utrzymania okazały się jak najmniej dotkliwe. Jakże innym skutek pandemii i rygorów sanitarnych wprowadzonych przez rząd z jej przyczyny będzie tegoroczny Wielki Tydzień. Wyludniły się nasze ulice, opustoszały kościoły. Po raz pierwszy od czasu wojny nie będziemy mogli celebrować wspólnie liturgii paschalnej. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy Mówił kilka dni temu papież Franciszek. Podobnie jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej drodze, na której wierni zostali pozbawieni możliwości bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów, obudziliśmy się nagle z głodem Eucharystii. Ci, którzy regularnie uczestniczyli we mszach świętych, a nawet ci, którzy czynili to sporadycznie, poczuli się nieswojo. Wprawdzie mogą przyjmować komunię duchową, ale nie są w stanie, ze względu na rygory sanitarne, uczestniczyć we mszy świętej komunii sakramentalnej, mogą oglądać i słuchać transmisje telewizyjne, internetowe, radiowe, pokonując dzięki temu niewidzialne mury. Ale to wszystko nie jest w stanie zastąpić bogactwa osobistych spotkań. Nie da się transmitować wiary, nadziei i miłości przekazywanej przez żywą liturgię Kościoła. Jak w obecnej sytuacji ma wyglądać wielkopostna spowiedź? Poza okolicznościami, gdzie możliwa jest indywidualna spowiedź, wytyczne księży biskupów przypominają o wskazanej w katechizmie możliwości uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich w sytuacji niemożności przystąpienia do pojednania sakramentalnego. W takich okolicznościach trzeba po rachunku sumienia, zbudzić żal doskonały za grzechy. Oraz postanowienie sakramentalnego ich wyznania przy najbliższej sposobności. W ten sposób od razu wrócisz do łaski Bożej, mówi papież Franciszek. Wyrażam mój najgłębszy szacunek tym wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuję pracownikom służby zdrowia, służbom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo. Pracownikom handlu, transportu, służb komunalnych, wszystkim osobom tych zawodów, bez których nasze życie nie byłoby dzisiaj możliwe. Myślę też o pracownikach sektorów rządowych i samorządowych, o służbach mundurowych, harcerzach i wolontariuszach, o pracownikach organizacji pożytku publicznego, ośrodków pomocy społecznej. Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych oraz parafiach i zakonach. Dziękuję wszystkim, którzy starają się na różne sposoby wychodzić z pomocą potrzebującym, a także szpitalom. Ten szczególny czas jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Wymaga on przede wszystkim roztropnych i odpowiedzialnych decyzji. Takie decyzje musi teraz podejmować każdy z nas. Rządzący i politycy wszystkich obozów, aby biorąc pod uwagę prawo, a jednocześnie otaczającą nas rzeczywistość, jednoczyli się w wysiłkach dla dobra społeczeństwa. Odpowiedzialni za służby medyczne, aby jak najskuteczniej mogli pomóc osobom dotkniętym przez epidemię. Pracodawcy, aby chronili dobra powierzonych im pracowników oraz przedsiębiorstw. Rodzice, aby znaleźli sposoby połączenia życia zawodowego z opieką edukacyjną nad dziećmi. Każdy obywatel, aby odpowiedzialnie troszczył się o swoje i innych zdrowie, a jednocześnie solidarnie pomagał potrzebującym. pasterzy by umiejętnie towarzyszyli i wspierali każdego w jego aktualnych doświadczeniach. Obecny czas jest nam dany, ale jednocześnie zadany kościele modlimy się o to, aby Duch Święty umacniał nas w dobrych decyzjach. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją, pociesza nas prorok Nehemiasz. Wszystkich powierzam opiece naszego zbawiciela, tego, który rozbudza prawdziwą siłę życia, która nie jest brakiem problemów, ale pewnością, że jest się kochanym. Niech wstawiennictwo Matki Najświętszej, Świętego Jana Pawła i patronów naszej ojczyzny, pomoże nam godnie odpowiedzieć na wymagania obecnego czasu. Do wszystkich kieruję serdeczne słowa i wyrazy braterskiej więzi. Każdej i każdemu z was życzę błogosławionych duchowych owoców Wielkiego Tygodnia.